Siemanko ziomeczki, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem oczywiście Jan Miński Rolling Games, a ze mną jest Puki. Hello, Czerwony Zero. No i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks. Zostawiliście dokładnie 7 łapek w górę. No nie było tych 15, ale postanowiliśmy dzisiaj nagrać takie solo, PvP 1-1. Pantera na razie kontra T-34. 85, dokładnie, no. Nie to taka T-34, takie słynne T-34, ale... Moja Pantera... A wiem, co to za mapa, dobra. To jest taka... Moja Pantera to gdzieś zdmuchnie, hop. Spoko mapa. To nie, miejskie mapy najlepsze jakie pojedynki, bo byśmy dali dupną mapę, bym wybrał. Żebyśmy się szukali przez pół godziny. Śmiesznie by było. Prawdopodobnie tak kiedyś robiłem w bocie, spróbuję dać ten licznik. Skurczywy przez zajęcie. To się za bardzo wysunął. Tam muszę pojechać. Chciałem to ściągnąć. Dobra, dam radę. Za prosto idzie na razie. Moja Pantera cię rozszarpie. Szczep. To jest z JG Panther przecież. Panther. To musiał poczuć. A ty jesteś tu, lol! Nie! To jest przewaga obrotowej lufy, kurde. Niemiecka siła, nie ma się co uważać z T-34 rosyjskiej. Ura! Zwycięstwo. Jeden... Wszystko przez to, że nie trafiłem jeden raz. Czekaj, to teraz... Dobra, niech mi będzie 1-0, ale pamiętaj, że mamy do 3, nie? Czekaj, muszę zapisywać gdzieś to. Znaczy w montażu to będzie lepsze, ale ja sobie to muszę zapisać. Czekaj, pierwsza walka. Jeden zero. Dobra. Okej, okay, zero tego doświadczenia wszystkiego, dobra. Jeszcze raz. Czekaj, ale... Aha, już nie da zmienić czołgu, dobra. A, da się. Czekaj, wyjdź po... Musisz w garażu wejść. Czekaj, aha. Czekaj, może jest jakiś inny pojazd tam. Jaki teraz? Niższe tiery? Czy wiesz, daj do tych wysokich? Ty zagram sobie artylerię, a nie w sumie artylerią na takie to się nie opłaca. Że artylerię nie masz szans. Artylerię to ci musi spotować. To co, to po prostu może lepiej. Ale weź sobie artylerię, weź sobie. Serio, piąty tier.
Albo czekaj, albo wiem, który wezmę jeszcze. Mam pomysł chyba jeszcze. Mamy sobie z tą wersję w sumie jeszcze coś. Is 2 na is 2. Kurwa. Będzie. No to jeszcze raz, ta sama mapa. Następny odcinek będzie na innej mapie. Czyli dzisiaj ciśniemy jedną mapę, dobra. Muszę zostawić ten do zapisywania. Jest 1-0 dla Janowickiego. Dokładnie. Druga bitwa. Dopiłem tam trochę. Mogę to wygrać na live, tylko nie zauważę, że tam wstaje akurat tej dziurze, tak? Ja myślę, że cię po prostu mnie wyspotowało, a tam ciebie wyspotowało. Ja myślałem, że ten budynek tam objechałeś. A ja czekałem specjalnie na ciebie, miałem wycelowaną już taką pełną full petę. Tylko wystrzelić. A, bitwa trwa tylko 4 minuty. No, żeby nie było. Bo jak myśmy, już biliśmy, to teraz mieliśmy tą już 1 na 1 już tak starcie, to zaczął czas ten tykać dziwnie. Mogę zmienić już ustawienie, żeby troszkę zrobić. No, bo troszeczkę no, jak fajnie by kombinacji było. Bo nie ma co, za bardzo nie zaciesz bitwy, to nie wiesz. Jeszcze na tym odcinku możemy się zmierzyć na innej mapie na przykład. No dobra. Zobaczymy, kto wygra bitwę o Ruinberg, a potem możemy zobaczyć jak zmienimy mapę. Okej. Może być. Jadę ulicą, opony asfalt drą. Jak póki nie zobaczy z lufą, to na zawał umrę. Jadę ulicą, gąsienice asfalt drą. Gdzie ty jesteś? A, jest nasz kogaty. O nie! Rzeczywiście, ała, rzeczywiście, nie. Dobrze. Dobrze zrobię unik. Wow. Wróg taktyczny. I ty masz farta, oluju. No, bo się ruszyłem akurat. Tak, zakręciłem tyłkiem. Tam. Tu bym w sumie miał ciężkie starcie. Oś ty Boże. Aaaa, nie w pancerz! Idealnie w tą wieżę, gdzie masz pancerz. Nie spodziewaj się. Rinkosze dobre na szczęście. A, full pełna moc. Złożenica uszkodzona! Może się zerwać w każdej chwili! Jest, podobrzczałem się co tego łosienica, nie! Ale taka na czas. Nie będzie remisu. Ajajaj. Kurde, co jest? No. Kosze, co ty masz jakiś chyba blue pancer? Taki pancer wafer by się przydał, pancer szeraka by się przydał. O kurde, ale zasadził bombę. Nie, zaklinowałem się, Hark Houston. Nie ma, kurde, taranem się chciał. O.
To było to. To była ta bitwa. 1-1. Number 3. Na razie bitwie o Ruinberg jest po 1. Czekaj, ustawię czas bitwy na... Dawaj na jakieś śmieszne, może jakąś fajną kopalnię nam da, jakiś, nie wiem... Dam 7 minut. No dobra, a daj na jakąś... Słyszysz? Daj jakąś trójkę polską, bo coś. Dobra, czekaj. No śmiesznie. Ale nie czekaj, z trójki to ja mam tylko... O, tą trójeczkę. Byle nie artyleria. Co to ty coś normalnie zabijają z artylerii, jak normalnie do czołgu, ale... To... T-29 to jest groźny czołg. To jest premium. T-29, no wiem. To jest trójka premium. No wiem, wiem. Polski. Oczywiście, no jak chcecie więcej takich odcinków, jeden na jeden, zaczynamy. To dawajcie łapki oczywiście w górę, subiki plus dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego nowego odcinka, no i miło skomentujcie tam na dole. Ciekawe, kto wyjdzie na prowadzenie w tym. Kto tu przeważy szale zwycięstwa na swoją stronę. Amen. Tak to masz. Serio, taki słaby czołg, nie dałem na taranem. Mówię ci, że za 29 to jest mocny czołg. Ziem... Ty mnie chciałeś to... Ziem... Ty mnie taranować, bym mnie całe życie prawie. Chciałem cię tak te taranować, to jest strzelać. Chciałem zobaczyć po prostu jak mocny jest ten czołg. 2-1. No. Dobra, teraz ja. Jedziemy. To teraz jedziemy. Kolego. To piąte tier? No dawaj piąte. Jeśli ja teraz wygram, no to wygrałem. Jeśli teraz ty wygrasz, to jest remis, no i jest dogrywka o... Mamy 4 bitwy, to jest czwartą bitwę. No jeśli ja to wygram, to będzie 3-1, nie? To jest 2-1. Mm-hmm. Jeśli wygrasz, to będzie 2-2, no i trzeba rozstrzygnąć. Dokładnie. Myślałem, że troszkę bardziej przemyślanie to zagrasz. Chciałem to tak właśnie ten, ale chciałem jednak... Jest ten, że ja teraz gnawalam WOTA codziennie, więc wiesz, ja mam jakieś tam doświadczenie bojowe, to ja mam, nie? Chciałem właśnie tak taranem, nie?
Zobaczmy ten mecz. Za ranę nie zrobisz. W Ameliniu, bo tutaj będzie pomalu. No właśnie widać. Polskie Ameliniu. A co Amelinio? A jakby tak... O, ja mam chyba nawet pomysł. Leopardem grasz, Leopard jest ten taki czok, co on tak strzela, tak strzeli. Chcecie żyć wiecznie? Będę musiał uważać. Makarami masz na dole. Nie, właśnie chyba nie. Nie, ma, tak, no dobra, ma, faktycznie, teraz założyłem. Się tego go wziąłem, bo jest skuteczny. No, czołg ciężki, a ty masz średni. Średnio ciężki. Siedem minut niby, nie? No, jeszcze pięć zostało. Dobra, dobra, ja widzę, widzę. Nie szkoda ci statystyk? Zresztą streamingowałam tą bitwę. No ja mam. Co mi od tyłu zajechał? O, skubany! Ała, ała! Tego to się kurwa nie spodziewał. Wiedziałem, że tam już tyłu jest tamty. Najgorzej, bo po silniku. O ty, luju parkowy, tak się bawi. On zawsze dużo długo przeładowuje, ale jak pierdzielny to... Muszę przyczółek zapuścić. Jak to się mówi? YOLO. Masz przewagę, masz szybciu czołg. Macie wykryć. Czekaj. Bo jest... Uf, dobra. Gdzie ty jesteś? Kurde, wysłotowało cię, ale nagle cię nie ma, dobra. Trzeba szybko przebrnąć. No, bo drzwi wszędzie, jest bez najgorsze to. Każdy sam nagle iść oprócz to. O kurde. Chyba nie zdążę tam tej. Nie, tam masz 3 minuty. Kurde, boję się o pszczołu. Zrobić gotowy.
Ja mam wolny czołg. Ale mam szybko, 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 szybko. Jazda, jazda, jazda. Jazda, 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 jazda. Jak jazda. Wiesz, że remis nic nie daje, dalej będzie 2-1. Po prostu... O kurde! A tak za zaskoczenie. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Kurde, za długo przeładowuję. Nie! Kurde! Za długo przeładowuję. Nie! A nie! Kurde, przegnam to. Prowadziłem. Kurde, pocisku mi zabrakło. Ale tak było już nieźle. Czy jeden, czyli wygrałem bitwę o Ringer. No. Dobra, gramy na jednym mapie jeszcze turniejek? Co, dzisiaj jeszcze jeden turniejek, czy co? Dajemy, dajemy. To będzie już piąta bitwa dzisiaj. Czyli jest jeden, żeby... 1-3 teraz. Tam masz 3, dla ciebie jest 3 na 1. No 3-1 dla ciebie. Dobra, zmieniam matmę. Matmę. Zmieniam mapę. A już to mnie. Kurde, jeszcze sklepałem ci pół HP, bo to tył cię wziąłem. Dobra, chciałeś studzianki i będziesz miał studzianki. Dobra. Jaki tyry? Nie biorę jakiś szybki czołg, bo to jest duża mapa, trzeba będzie robić obie zdóweczkę, ja biorę 6. Dobrze, ciężko przebić. Biorę szybki, sprawny czołg, dobry, premium. T50 biorę. T52. To jest tak mobilny czołg, tyle mi... No dużo właśnie bitem on nie wygrany. No to zobaczymy. Ogólnie mamy 22 minuty, jak coś. Co? Mamy 22 minuty. To możemy tam bitwę potem zagrać na tej sudziankach i... Dobra. Taka wyzwyczająca bitwa o sudzianki. I skończymy dziś odcinek. Rozpoczynam bitwę. Napój mi, Maniusiu. No. Taki słowiański beat, ja zrobiłem słowiański przykład. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay. Te mapy nie kojarzę, nie grałem już, nie za bardzo. Ja już grałem parę bitów. To masz co, to masz 44-85, to ja to chcę pograć pierwszą bitwę, jedyną zaraz. I że stawiasz na niego. Ja by teraz to wygrał, tylko gdybym się po prostu może zasłonił i... A nie wyleciał, nie wyjechał tak ten... I może bym... Ja bym się ruszył, o! Żebym cię jeszcze objechał, nie? Pokażę ci siłę mojego czołgu. Żebym cię objechał po prostu, a nie objechałem cię, tylko stanąłem przed tobą i czekałem... sowiecki arm. I chciałem zrobić z tobą PvP, nie? Tak, pak, pak, wymiana ognia. Kurde! Czekaj, stamtąd, dobra. Kurde, nie wykrył, a ja go nie mogę wykryć. Tam! Skurczybyk. Popierdziela. Kurde. Czołg, stary. Może robi dużo szkody i zapierdziela właśnie.
Podoba się to pieniężko. Załadowane! Załadowane! Kurde, nie trafiłem! Ale już było załadowane! Dobrze, szybko ładuję te 4, 8, 5. Ładowane! Ładowane! Dobra! Kurde! Teraz, teraz, spokojnie. Spokojnie, Mateusz. Nie? Jest! Schycił bombę! Nice! Ała. Ała, amunicja! Moja amunicja! Moja amunicja! Moja amunicja! Ja się dopiero naprawiam! Gdzie się to wcięło? Gdzie się wcięło? Zasadzka. Nie, dzwoniłem się źle. O kurwa! Od diabła dymu. O nie, dym! Kurde, dawaj. Chorąży zawsze to, że o niej silnik. Dobra, to będzie naprawa, naprawa. Szybko, szybko. Kurde, nie trafiłem jego wycelowanego! Jak nie trafiłem? Kurde, jak nie trafiłem? Już go miałem. Ja cię mam. Cię mam. Jeszcze dwa razy miałem. I nie trafiłem. Jak to? Jak to? Ja się naprawiłem. Ja miałem jeszcze dwa razy na celowniku. Dupę ci, jeszcze w dupę celowałem. Nie no, nie ma tak. Mam nadzieję, że jesteś HP stary. O kurwa, ale było blisko. Żeby no już dwa razy teraz cię bym cię trafił. Że uniki robiłem. Dobra, ścigamy go. O kurde, ale to było... Uch! Było cię. Coś trzeba zrobić. Wolę być ostre przedsięwzięcie.
No nie no. Możecie dobić. Nie ma opcji. Widzi z kampiony i kampi. Załadowany pocisk, jak to się nazywa? Odładunkowo burzący. Musiało wcisnąć w podłogę. 2-2 jest. Nie. 2-2. Ale przecież... A, 3-2. No. Dobra. Dobra. Kończymy, mamy 31 minut. No dobra. Czyli wygrałem dziś. No. Jednym punktem. Dzisiejszą potyczkę. Strzecią ogłosie. Łapeczkę w górę. Subika. Plus dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego nowego odcinka. Skomentujcie. Dobra. Na razie, trzymajcie się do nowego odcinka. Cześć.